Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 z naszym Olkiem i Lilianą. Dobrze, na początku chciałabym wam powiedzieć, że coś tutaj mi się zepsuło, ponieważ weszłam do gry i oni nie byli małżeństwem. Nie miałam urządzonego domu właśnie tak świątecznie. No i coś tutaj się takiego wydarzyło. Weź sobie prysznic i skorzystaj tylko weź resztki. No i dlatego też musiałam od początku udekorować domek, więc nie wygląda on tak samo jak ostatnio. Wydaje mi się, że jest więcej tych ozdób niż było. Bo... A gdzie ta biegnie? Aha, no jest w ciąży. I taki domek znalazłam, takiego bałwanka tutaj proszę bardzo z pocztówkami. Tutaj taki świetny Mikołaj jest. Nie, to nie ten świetny, ale też jest fajny. Ej, on tu stał. O nie, stoi. Weź sobie, albo też tosty. O, taki Mikołajek fajny jest. Mam nadzieję, że ten odcinek w ogóle wstawię w święta. Mam nadzieję, że w drugi dzień świąt uda mi się go wstawić, że już będzie na kanale. Bo dzisiaj chciałabym bardzo... Ty się kąpisz, dobrze. Dzisiaj chciałabym bardzo zaprosić świętego Mikołaja, tylko kurczę, bo trzeba mieć chyba kominek, żeby on przyszedł. Czy ja... My nie mamy kominka. Ja myślę, że my wstawimy sobie ten kominek. Może tutaj? Poczekajcie chwilę, ja sobie to wszystko tutaj zrobię. No dobrze, słuchajcie, mamy kominek. Przestawiłam sobie tutaj to radio, tą wieżę, czy co to tam jest. Tutaj przestawiłam również spanko naszego bąbelka i zmieniłam mu kolor, żeby pasowało do sypialni. Innego koloru nie było, który by bardziej pasował. Dobrze, Lilka, ty jesteś też głodna, więc weź sobie resztki. A nie musisz brać resztek. Weź sobie talerz, a ty posprzątaj elegancko. Tak, kupiłam tutaj ten stołeczek, aby położyć na nim ciasteczka dla świętego Mikołaja. To się robi chyba wieczorem. To się robi chyba wieczorem. Wieczorem przyjdzie Mikołaj i weźmy sobie zje ciasteczka i tyle. Chodź, Olku, sobie poćwicz charyzmy trochę, bo nie wbiliśmy tego punktu. Nie wiem, czy w ostatnim odcinku wbiliśmy, czy nie. Ale ten... W każdym razie musimy od początku lecieć tutaj ze wszystkim. Kurczę, no ja nie wiem, czemu może wyszłam z gry bez zapisu? Nie wiem, nie pamiętam. Posprzątaj. Ta znowu poszła żygać. Zachowaj te resztki. Może ja zrobię już te ciasteczka tylko... O, jest. Ciasteczka świętego Mikołaja i potem je schowam do... A ta co? Zabrała nam gazetę i uciekła. A czemu? Pff, nie wiem. Dobra. O czym ja mówiłam? Nie pamiętam. W ogóle, kochani, piszcie, jak tam święta, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawa, jak spędzacie święta. Co tam u was, jakie dostaliście prezenty, o, możecie napisać w komentarzach, jakie dostaliście prezenty, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja dostałam suszarkę na pranie, bo sobie zażyczyłam taką fajną, rozkładaną i w ogóle, bo ja dużo piorę i mam, dostałam suszarkę, także bardzo, a co, aha, ty te ciasteczka robisz, no dobrze. No, także fajnie, teraz sobie odpoczywamy, będziemy... Oczywiście dużo jedli, jak to w święta bywa. Niedługo właśnie jadę do mojej babci na obiad. Ej, no Liliana, zobacz jak to wygląda. Ale dobra, ciasteczka są ważniejsze, żeby ich tylko nie... Jakie ładne, żeby ich nie przypalić. Ale nie podawaj ich, kochana, nie podawaj ich. Czy ty możesz je... O, biedna. Tak, zachowaj resztki, zjesz sobie jednego, potem to posprzątasz, to umyjesz, odetkasz, skorzystasz i będziesz mogła tutaj się rozsiąść, żeby sobie komforcik poprawić. Pocztę mamy, ta znowu idzie. Ja nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, ona przyszła do nas. Jezu, dziewczyno, czemu ty taka jesteś znerwicowana? Przy mnie jej nic nie zrobiliśmy. Olek z nią właśnie rozmawiał.
Bo chciałam przyjaciela wbić, bo jeden był potrzebny. Okej. Jeden był potrzebny przyjaciel, ale z nią się nie dało zaprzyjaźnić za bardzo. Jakoś nie dała się. I zaprzyjaźniliśmy się z tym, Stefanem. I nie wiem, z kim jeszcze. Z Kevinem? Nie pamiętam, słuchajcie. Ale ważne, że mamy 12 przyjaciół. Jeszcze tylko trzeba wbić do końca tą charyzmę. No dobrze, ty tu sobie jakoś radzisz. Ciasteczka są zrobione, ale ja myślę, że zrobimy jeszcze jedną porcję, bo tak głupio to wygląda. Takie napoczęte te ciastka. Jest 12. Jeszcze mamy cały dzień, także spoko zdążymy. Tak, chciałbyś zobaczyć wilka, no. Może w końcu ci się kiedyś uda. Może ci się kiedyś uda. Naprawdę, z chęcią pozbyłabym się tych choinek tutaj. Bo to tak trochę dziwnie wygląda. Dobrze, Olek wbił sobie w końcu ten 10. punkt charyzmy. Co ty byś tu chciał? Anna okazuje mi się jako duch wypatrywać gwiazdy. Dobrze, dobrze, dobrze. A ty co, idziesz się myć? Jakąś kąpiel z bąbelkami pewnie. No dobrze, jesteś w ciąży, możesz sobie robić kąpiel z bąbelkami. Ty, Oleczku kochany, zjedz niegotowe danie, fujka. Weź sobie zjedz kanapkę z szynką. Kto ma większy poziom gotowania? Ty masz 2 punkty, ty też masz 2 punkty, więc żaden ten poziom gotowania tak naprawdę jest u was. No trudno, bo chciałam jakieś żarcie na święta właśnie zrobić. Trzeba będzie zapalić lampki na choince i takie tam. O, ale Lilla tu by się mogła przespać trochę, bo ona jest zmęczona. Śpi sobie. Ty w sumie tutaj już nic nie musisz robić. Mógłbyś w sumie jedyne co to poćwiczyć. Ale to najpierw byś musiał skorzystać sobie. I potem sobie będziesz mógł poćwiczyć. Żeby tego brzucha trochę zgubić, kurczę. Zobaczcie, jaki grubasek z niego się zrobił. Trzeba się wziąć w garść. Idzie nowy rok. Nowy rok, nowa ja, że tak powiem. Można coś pomyśleć na ten temat. Chociaż powiem wam szczerze, że tak z tymi postanowieniami noworocznymi to jest tak, że na postanowieniu się kończy, a na wykonaniu tego postanowienia to już trochę gorzej. Słuchajcie, znowu mu się spełniło, że zobaczył wilka i chyba przyszedł do nas jakiś wilk. Jest, ale... Dobra, weź go, powitaj, chodź. Może rzeczywiście nie trzeba tego... O, śmierdziuch. Może rzeczywiście nie trzeba robić tak, że czeka się na wilka tego, co przychodzi w nocy i co mu świecą oczy. Tylko wystarczy zwykły wilk, jak nas ugryzie. Weź tutaj... Podaj deser, ciasteczka, jeszcze raz podasz. A potem będziesz mogła wykąpać bąbla. Albo nie, trzeba będzie schować je do lodówki najpierw. Cześć, pieseczku. O, i schudł trochę. Fajnie. Pochwal zatarzanie się w budzień. Nie. Dopiść pogłaszcz. Dopiść daj przysmak. Dopiść pogłaszcz. O, obwąchują się. Ale aha, bo on śmierdzi i on go pewnie wąchał i teraz nie wiedzą, o co chodzi. No i tyle w sumie. Można tylko pogłaszcz i daj przysmak i w ogóle. Dobrze, słuchajcie. Myślę, że jest pora na wyciągnięcie jednak tych ciasteczek świętego Mikołaja. Bo jest 19, trzeba będzie czekać na niego. Może tak naprawdę przyjść w każdej chwili. Chyba to będzie. A ja położę te ciasteczka tutaj. Ej, nie da się. To muszę kupić inny stoliczek. Może taki. O, proszę bardzo. Włączysz choinkę, Olku, za chwilę. Ale te ciastka parują, super. I poszedł. A nie, 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 nie wyłączaj. Niech świeci. Dobrze, a ty idź szybko wykąp. Weź prysznic. A z kim ty gadasz?
Ej, to jest ta, co nam ukradła tą gazetę i co nas nie lubi. Pff, no wiecie wy co? Moglibyśmy też rozpalić w sumie w kominku. O, tutaj Ania wyszła. Mogłabyś skorzystać i w ogóle się zająć ogarnianiem swoich potrzeb, bo jesteś w ciąży i wypadałoby. Co tu jest? Aha, to jest komin, dobra. Chodź, rozpal ogień. Weź sobie resztki. Tak, ty chcesz ćwiczyć w ciąży, jak jesteś, tak? To powodzenia, naprawdę, powodzenia. Weź sobie, Olku, kanapkę. A ty sobie byś mogła zrobić, albo w ogóle ugotować spaghetti na przykład. No i tego psa trzeba wykąpać przecież. A co to jest? Co to jest? Czemu to jest w powietrzu? Ale jaja. To wygląda jak jakaś płyta, nie? Od komputera. Może to jest monitor? Nie wiem, ale dziwne. No i gdzie jest ten Mikołaj? W kominku się pali i mam nadzieję, może ja kupię od razu jeszcze jeden. Nie chciałabym, żeby mi spłynęło tutaj coś. Olku, może ty byś wykąpał tego bąbelka, co? Wykąp go. A ty jak zrobisz, to sobie zjesz. Jest Mikołaj! Dobrze, weź szybko, przyrządź jedzenie. Tak. Nie podawaj tego. Dobrze, niech on sobie zje. Albo weź, zaproś do stołu goście, zaproś do stołu wszyscy. To na razie nic z nim nie można robić. No dobrze, no to on je sobie to ciasteczko. I trzeba czekać. Nic z nim nie można robić, zobaczcie. On będzie chodził i się śmiał pewnie tylko. Cześć, Mikołaju! Można z nim porozmawiać. To dawaj ty porozmawiasz. Rozmawiaj, pogawędka, obejmij przyjaźnie. Baw się łaskotki, baw się łapki. Wykąpany? Nie, ale się zaprzyjaźnili już. Ale nie mają się w znajomych w ogóle. Szkoda. Pogadaj sobie trochę z Mikołajem. Dobra, weź zachowaj resztki. Mogłabyś wyłączyć ten telewizor, bo po co radio i telewizja ma grać? Posprzątaj. Ale ty jesteś znowu głodna, bo nie zjadłaś do końca. I się śmieje, Mikołaj. O, no cześć, no cześć, no fajnie się, że przyjechałeś do nas. Śpi. No dobra, to jak chcesz spać, to śpi. Ty nie musisz gadać ze świętym Mikołajem. A czemu ty śpisz tutaj? Ty przecież masz swoje spanko. Wywrócony śmietnik. Duchy się szwędają. A to jest jakiś misio. Dał nam misia. Chyba wie, że Liliana się spodziewa dziecka. Może to jest dla tego malucha. Temu brakuje trochę zabawy, więc mu dałam, żeby sobie potańczył, ale w sumie... w sumie już nie tańczy. A, ten sika. Dobrze, to sikaj. Weź wyłącz to. Tą choinkę trzeba by było też wyłączyć, bo się zapali na pewno. Użyj po... Nie, to się samo wypali. Wyłącz. I co? I chyba pójdziemy spać. Bo ten nam siedzi tam w kiblu. I się śmieje, bez sensu. Weź chodź, śpi w piżamie. I my się zobaczymy rano, albo jeszcze jak przyjdzie wilk. Urósł brzuszek naszej Lilianie. Lila utrzymuje urlop macierzyński. Fajnie. Chodź sobie, weź prysznic i będziesz mogła sobie zjeść coś. A ja dalej szukam wilka. Nie szukam, tylko czekam na niego. Olek też już wstał. Chodź sobie zjedz ciasteczko. Skorzystaj. Prysznica nie musisz brać. O, przestrasz. Prysznica nie musisz brać w ogóle. Musisz teraz wziąć prysznic. Oni dosyć wcześnie wstali dzisiaj. Liliana już jest zmęczona, ale ona się chyba do końca nawet nie wyspała. O nie, Lilkę przestraszyła ta.
Ania, a co ci jest? Ojej, biedaczku ty, chodź. Ojejciu, chodź, tutaj cię wypieścimy. Pochwal go, pieść. Jak tam? Myjesz się dobrze. No to teraz chodź sobie zjesz. Weź talerz, możesz ze dwa razy. Wiem, że tam jest spaghetti i pewnie zaraz się zepsuje, ale dobra, tam zawsze można ugotować kolejne. Tu jest jakiś talerz. Czy nie? Czy to jest talerz? Co to jest? Aha, to są te lampki, Boże. Ja to też jestem. No i jak tam, bąbelku? Już lepiej. No, przydałby mu się jakiś kompan, słuchajcie. On będzie miał urodzinki za jeden dzień. Ej, widzieliście, że przy jedzeniu pierników rośnie zabawa? Ale ja o tym nie wiedziałam. To jest niesamowite, że gra się w dwójkę tyle lat i za każdym razem odkryjesz coś po prostu nowego, innego i znowu przytył. Coś, czego nie widziałeś. To jest naprawdę fantastyczne. Ale cieszę się, że przyszedł do nas Mikołaj. Bardzo fajnie. Moglibyśmy jeszcze ten, ale on też jest zmęczony. Weź wyłącz. Dobra, Olku, weź wstawaj i nie wiem, co byś ty chciał. Osiągnąć czwarty poziom gotowania. No okej. Tu możesz sobie oglądać coś. Na przykład program Kulin. Albo nie. Idź ćwiczyć. Ty się czujesz dobrze. Musisz trochę zrzucić ciałka. Powinnam jeszcze podnieść te śmieci. Podnieś śmietnik najpierw, a potem posprzątaj. I potem sobie jeszcze idź ćwiczyć. Bąbelek miał urodzinki. Ten pies zaczyna się starzeć. Może nadeszła pora, by mógł odpocząć i poleniochować na słońcu. No przecież on całe życie sobie odpoczywa i leniochuje na słońcu. Ale zobaczcie, jaki się ten jasny zrobił. No cóż. Takie życie. A ty jak tam, Lilka? Dajesz, Olek, ciśnij. Zobaczcie, przyszedł pingwinek. Chodź tutaj go pogłaszcz. I chodź do psotnika. Czy ty znasz psotnika? Nie znasz psotnika. Chodź pogłaszcz tego pingwina. Jaki śmieszny! No i fajnie. Weź go pogłaszcz jeszcze raz. O nie, mamy robale. Trzeba będzie. Dobra, tamten już poszedł. Chodź tutaj, powitaj psotnika. O nie, Lila, je weź, no właśnie, jedz. Szybko, bo umrzesz zaraz. Ja nie mogę na to pozwolić. A co ty tu robisz, chłopie? Przecież my się nie znamy, ja cię nie zapraszałam w ogóle. O Boże. Ale ten jest ładny. Nie, nie wyganiaj go. I on już idzie. Super. Zdążyliśmy go powitać i on już poszedł. Chodź, skorzystaj. Miej podłogę. Weź prysznic. Wiecie co? Ja myślę, że my zatrudnimy sobie tą sprzątaczkę. Boże, Lila naprawdę się fatalnie czuje w tej ciąży. Zobaczcie. No, cały czas głodna, zmęczona. I fajnie, że te pierniki się w ogóle nie psują. Cieszy mnie to. No bo pierniki w sumie mogą długo leżeć, nie? Pokojówka. No dobrze, nastał wieczór. Także znowu będziemy czekać na wilka. Znowu przybiegła ta baba. Czekajcie, jak ona ma na imię? Ta. Żaklina Czekoladka nam przyszła i wyrzuciła nam śmietnik. I przez nią ciągle teraz będziemy mieli te robale. On by chciał na łyżwach pojeździć. Kup tor łyżwiarski z katalogu trybu kupowania. Następnie kliknij na nim i wybierz opcję jazda. Chodź, zadzwonisz jeszcze po tego. Potępiciela robactwa. Ej, zobaczcie, znowu przyszedł Mikołaj. On chce jeść piernika. To weź resztki. Nie jedz tego. Posprzątaj. I co dostałaś? Znowu coś dostałaś? Co to jest? Dostałaś kamień? Serio? Dostałaś kamień, bo te pierniki były popsute? Weź sobie resztki. I Mikołaj uciekł. Ale beka. To nie trzeba mieć włączonej choinki. No dobra, słuchajcie, to tym pozytywnym akcentem zbierania śmieci ja się będę z wami żegnała. Niestety, oczywiście nie udało się spotkać wilka. Nie ma go, po prostu go nie ma.
No, jak to mówię, przy każdym odcinku będziemy próbować i tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Pa, pa!